Dobry wieczór Państwu. Jest wtorek, godzina 19. Rozpoczynamy EWST Online. O tłumaczeniach, nie tylko o Biblii, mówi się, że mogą być albo piękne, albo wierne. A jak jest z pierwszymi tłumaczeniami Biblii? Czy były bardziej piękne, czy bardziej wierne, czy wszystkiego po trochu? Jaki miały wpływ na rozwój liturgii, na rozwój kultury i na różne losy polskiej religijności. O tym wszystkim, mamy nadzieję, opowie nam nasz dzisiejszy prowadzący wykład, dr Sławomir Torbus. Sławku, zapraszam. Dziękuję bardzo, dobry wieczór. No, na wszystkie te pytania nie dam rady odpowiedzieć, bo myślę, że każde z nich to osobny temat. Natomiast to, co chciałbym zrobić, spróbować zrobić, to pozostając w takiej atmosferze tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, to jest właśnie ten tydzień, to jest ten taki moment, w którym chrześcijanie różnych tradycji się spotykają ze sobą, no i szukamy wzajemnie swoich dobrych stron. Tak, gdzieś nie szukamy tego, co dzieli, a raczej tego, co łączy. No i tak sobie pomyślałem, że w kontekście takiego dialogu katolicko-protestanckiego będzie fajnym takim momentem zwrócenia uwagi na to, no jak wyglądała ta katolicko-protestancka historia właśnie u samych początków, w XVI, na początku XVII wieku i właśnie w kontekście przekładów Biblii. No i chciałbym właśnie jakby troszeczkę bardziej, troszeczkę mocniej zająć się tą stroną przekładów protestanckich, bo nie ulega wątpliwości, że tą mocną stroną, tą dobrą stroną tradycji protestanckiej jest właśnie kwestia przekładów Biblii z języków oryginalnych, z języka hebrajskiego, z języka greckiego. I mam takie wrażenie, że dziś chyba za mało, niewiele się mówi właśnie o tej stronie, o właśnie tego typu przekładach, o tym, w jaki sposób one wpływały na język polski. Do tego stopnia niewiele się mówi, że można mieć wrażenie, że ta wiedza gdzieś tam no jest niedostateczna, nie taka, jaką byśmy chcieli, żeby ona była. Ja zilustruję to takim przykładem, jeśli mogę. Za chwileczkę na prezentacji zobaczą Państwo taki plik. Ten plik pochodzi z takiej broszurki, czy właściwie z broszury, takiej poważnej broszury, która swego czasu była dostępna nawet na stronie polskiego MSZ-u i tam dość poważne osoby swój autorytet tutaj ręczyły swoim autorytetem za powagę tejże broszurki. Ona była rozdawana, czy ona była przygotowywana na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie parę lat temu. No i tak zupełnie przypadkiem kiedyś wpadła mi w ręce i znalazłem taki akapit, który tutaj Państwo widzą. Brzmi on tak. XVI wiek jest czasem rozkwitu polskiej kultury w owym czasie głęboko chrześcijańskiej. To wtedy ksiądz Jakub Wujek dokonał pierwszego przekładu Pisma Świętego na język polski. No więc to nieprawda, tak, to nieprawda i gdzieś udało się przemycić takie zdanie do tejże broszurki, poszło w świat. Nie sądzę, żeby ktoś tutaj działał w złej woli, żeby chciał, nie wiem, pominąć milczeniem przekłady protestanckie, no bo za chwileczkę pojawia się postać Mikołaja Reja, Ewangelika, ojca literatury polskiej, prawda, czyli absolutnie nie posądzam kogokolwiek o złą wolę tutaj. Myślę, że właśnie ta sytuacja pokazuje, że stan naszej wiedzy o tych początkach polskiej translatoryki biblijnej jest ciągle niewystarczający.
No i tak od czasu do czasu, jeżeli mam okazję, to próbuję właśnie o tym powiedzieć, przybliżyć troszeczkę tą historię, te wszystkie rzeczy, które wokół tych przekładów pierwszych się działy. No i to jest moim celem, żeby dzisiaj właśnie się troszeczkę tą sprawą zająć. Tam ten Mikołaj Rej się pojawił zresztą właśnie, ewangelik. Z jednej strony ojciec literatury narodowej, a z drugiej pamiętamy, że był bardzo gorliwym najpierw luteraninem, potem kalwinem. I nie zawsze mówiono o nim tak dobrze. Czasami nazywano go smokiem z Okrzy czy sardanapalem nagłowskim. Niemniej jednak był autorem tego słynnego cytatu, że Polacy nie gęsi, a swój język mają. I to też jest ciekawe w kontekście tego, o czym tutaj dzisiaj mówimy. No bo jednak protestant jest tym, który odwołuje się do języka polskiego, tak, jako tego, który jest tym językiem ważnym. Tutaj tak na marginesie, zanim jeszcze przyjdę do tematu naszego spotkania tak wprost, to interpretacja tego cytatu jest dość interesująca, bo to słowo gęsi różnie jest rozumiane, tak? Czy to jest rzeczownik, Polacy nie gęsi, czy to jest przymiotnik, czy to jest język gęsi i o co właściwie Rejowi tutaj chodziło? Czy rzeczywiście chodziło mu o łacinę, którą do tej pory się posługiwano jako językiem literackim i porównywana byłaby ona do gęgania gęsi, czy też jak chcą niektórzy interpretatorzy, gdzieś tutaj w tym słowie gęś, gus, hus, pojawiają się pewne wpływy czeskie na nasz język, które w tamtym roku, w tamtej epoce rzeczywiście no, były znaczące. No, ale to tak na marginesie, myślę, że ważne jest, żeby podkreślić to, że protestant Rej właśnie nawołuje do tego, żeby posługiwać się językiem polskim, czyli znowu jakby kolejny taki stereotyp Polak, katolik, no niekoniecznie znajduje swoje odzwierciedlenie tutaj, kiedy popatrzymy na postać Reja. Także no chciałbym troszeczkę o tych protestanckich, o katolickich przekładach też troszeczkę będzie, ale chciałbym pokazać i zwłaszcza właśnie naświecić tą kwestię wpływu tych pierwszych polskich, protestanckich przekładów na język polski. Jeszcze wracając do tego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, nie wiem, czy Państwo wiedzą. No, Biblia, wiadomo, że w XVI wieku czasami dzieliła, ale też łączyła i później też Polaków. I pewnie wszyscy wiedzą, a zwłaszcza ci z Państwa, którzy ze środowisk protestanckich się wywodzą, znają taką organizację, która się nazywa Brytyjskie Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie. Obecnie to jest Towarzystwo Biblijne w Polsce. Protestanci znają pewnie głównie ze względu na tak zwaną Brytyjkę, czyli przekład Biblii Warszawskiej, którym się posługują. Natomiast pewnie mało kto wie, że towarzystwo to założono w XIX wieku, w 1816 roku i już wtedy ta Biblia łączyła i katolików, i protestantów w składzie tego zespołu, który powołał to towarzystwo do istnienia. Oprócz katolików, księdza Staszica, byli chrześcijanie reformowani, ksiądz Dill, luteranie, Samuel Bogumił Linde. I zmierzam do tego, że ten zespół, który właśnie powstał wówczas, na pierwszym swoim posiedzeniu podjął decyzję o wydaniu 10 tysięcy egzemplarzy Biblii Wujka,
czyli katolickiej Biblii, tak, katolickiego przykładu. I znalazłem informację, że później towarzystwo, brytyjskie towarzystwo biblijne w sumie wydało 41 wydań Wujka. Dzisiaj jest znana nam bardziej właśnie z owej Brytyjki, z Biblii Warszawskiej, ale wydawała również katolickie przekłady, ta organizacja. Także bardzo, bardzo to myślę, że są ciekawe rzeczy, zwłaszcza w kontekście, no właśnie tego, o czym mówiłem, tydzień modlitw o jedność chrześcijan. No, nie byłbym uczciwy, gdybym mówiąc o pierwszych polskich przekładach biblijnych, nie sięgnął do przekładów troszeczkę wcześniejszych niż ta epoka, o której dzisiaj będziemy mówić, czyli no, średniowiecznych przekładach, których było trochę i które funkcjonowały. Choćby psał też floriański, który jest używany, jest datowany 14-15 wiek, najstarszy istniejący polski zabytek biblijny, czy psał też puławski, albo Biblia Królowej Zofii, czy tak zwana Biblia Szaroszpatacka. Tutaj widzimy fragment Genezji, to jak ładnie ona była wydana, więc istniały oczywiście tego typu przekłady, mniejsze, większe. Aleksander Brückner w literaturze religijnej w Polsce średniowiecznej wspomina o jakimś rękopiśmiennym średniowiecznym przekładzie polskim Nowego Testamentu, o jakichś 15-wiecznych szczątkach takiego przekładu. Nie wiemy, no jest ta wzmianka u Brücknera, ale niewiele wiadomo. Wszystko wskazuje na to, że pewnie istniał. Niektórzy uważają, że stanowił podstawę do wydania Nowego Testamentu Scharfenbergów krakowskiego w 1556 roku, więc być może rzeczywiście coś takiego było, więc to nie jest tak, że dopiero XVI wiek przynosi nam polskie przekłady Biblii, przy czym oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że te wcześniejsze przekłady oparte są na tekście łacińskim, także to wiadomo. No natomiast ten taki jednak impuls do tego, żeby przekładać języki na Biblię na języki narodowe i z języków oryginalnych, z hebrajskiego i z greki, no przychodzi ze strony reformacyjnej. Sam Piotr Skarga w swoim 77 kazaniu pisze o tym, że no właśnie przed lutrem nie było tej takiej gorliwości w Kościele skierowanej w stronę przekładania, zajmowania się właśnie tekstem biblijnym w taki sposób, w jaki no, nabierze to impetu w tym okresie reformacyjnym, poreformacyjnym. Jest jasne, że wiąże się to po pierwsze z protestancką zasadą sola scriptura, która mówi o tym, że Biblia jest zawsze tym najwyższym autorytetem, ponad który nawet autorytet Kościoła nie może być stawiany. No więc ten ogromny szacunek do tekstu biblijnego tutaj się stąd bierze. No, oprócz tego, że reformacja, no to oczywiście renesans tutaj odgrywa swoją rolę, zainteresowanie językami starożytnymi, które wraca do Europy w taki intensywny sposób. Skutkuje to tym, że Erasmus z Rotterdamu w 1516 roku publikuje pierwsze nowożytne wydanie Nowego Testamentu, które jest oparte poza pewnymi fragmentami, na tekście greckim. Erasmus z Rotterdamu ma do dyspozycji 7 manuskryptów, dzisiaj mamy ich 1000, wtedy to były początki, więc miał ich 7. Nie miał nawet pełnego tekstu
Nowego Testamentu, część musiał tłumaczyć z Wulgaty, natomiast powstaje takie wydanie Nowego Testamentu, no i na bazie właśnie tych działań reformacyjnych zaczyna się proces przekładu na języki narodowe, w tym również na język polski. W Polsce ze strony protestanckiej to zapotrzebowanie jest dość spore. W momencie takiego największego rozkwitu polskiego protestantyzmu mamy w Polsce około 720 zborów ewangelickich. No i w Prusach Królewskich, gdzie również mieszkańcy narodowości polskiej mieszkają, około 100. No i wszyscy chcą mieć dostęp do Biblii, więc no to rodzi też tą potrzebę przekładu. No i jak to się odbywa? Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w Rokiciu w 2017 roku został taki pomnik, jaki tutaj widać na zdjęciu, ufundowany przez wieś Murzynowo i parafię Rokicie, a poświęcona jest ten pomnik Stanisławowi Murzynowskiemu, herbu Ogończyk, który, i tutaj właśnie przypominamy, dokonał, jest autorem pierwszego przekładu Nowego Testamentu na język polski, pierwszego przekładu z języka greckiego. I przy okazji tutaj przypominają nam też fundatorzy pomnika, coś o czym też chciałbym powiedzieć, napisał prekursorską pracę o zasadach ortografii języka polskiego, stworzone przez niego zasady stały się później wzorem dla XVI-wiecznej polszczyzny. I myślę, że bardzo fajnie, że taki pomnik powstał, bo mam wrażenie, że postać Stanisława Murzynowskiego jest postacią niemalże zapomnianą. To pamiętają o nim historycy, specjaliści, bibliści, którzy, czy filologowie, którzy zajmują się przekładami. Tymczasem właśnie w latach 1551-53 w Królewcu, tak, na zlecenie księcia pruskiego, Stanisław Murzynowski podejmuje pracę taką translatorską. Ciekawa postać, przekłada w wieku lat 23, także coś niesamowitego, na jakim poziomie już wtedy znał język. On wcześniej studiował w Wittenberdze, był studentem między innymi Filipa Melanchtona, czyli takiego bliskiego współpracownika Lutra, zarazem wybitnego humanisty, uczonego, znawcy języków biblijnych. Bardzo, bardzo szanowano tą jego pracę, chociaż na początku doszło do tego, że Jan Seklucjan, taka wybitna postać tamtych czasów, zataił autorstwo przekładu Murzynowskiego. Zresztą Murzynowski prawdopodobnie w 1553 roku umiera, bo nie mamy żadnych śladów jego istnienia potem. No i Jan Seklucjan jakby troszeczkę przywłaszcza sobie autorstwo tego przekładu. Nie wiemy dokładnie, czemu tak się działo. Być może Murzynowski był za młody i by świadomość tego mogła jakoś rzucać cień na jego autorytet jako kogoś, kto przekłada tak poważną sprawę jak tekst biblijny. No niemniej jednak potem jakby wychodzi na jaw, że rzeczywiście to Stanisław Murzynowski dokonuje tego przekładu. No i ten Murzynowski ma bardzo, można powiedzieć, poważny problem jako prekursor, jako osoba, która w dużym stopniu, można powiedzieć, że zaczyna całą tą pracę. I jednym z problemów jest właśnie kwestia ortografii i dlatego w tym wydaniu pełnym, które się w 1553 ukazuje, mamy do czynienia z dodatkiem właśnie zatytułowanym
Ortografia polska z takim długim podtytułem. To jest nauka pisania i czytania języka polskiego. Ile Polakowi potrzebna? Niewielem słów dostatecznie wypisana. No i Murzynowski wypracowuje pewien sposób zapisu polskich głosek. To jest jeden z przynajmniej dwóch, trzech, jedna z dwóch, trzech koncepcji, które wówczas były opracowywane, tak? Zastanawiano się, jak zapisywać te nasze trudne dźwięki. No i Murzynowski opracowuje coś, co w swoim kształcie, jak się okazuje, jest bardzo zbliżone do naszego dzisiejszego, współczesnego zapisu naszego języka, co pokazuje wielkie wyczucie Murzynowskiego, który miał naprawdę niewiele różnic w różnych takich detalach znajdujemy pomiędzy tym jego sposobem zapisu, a tym, jak zapisujemy dzisiaj polszczyznę. Mówi się o nim, że właśnie miał doskonałe wyczucie fonetyczne, wprowadzał zasady etymologiczne. Poza tym to jakby kwestia fonetyki, ortografii to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest kwestia przekładania pewnych pojęć greckich na język polski, tak? Nie zawsze one w języku polskim funkcjonowały. Więc na przykład widzimy u Murzynowskiego wprowadzenie terminu litera zamiast dotychczasowej buchsztaby niemieckiej. Wprowadził też taki termin jak wokalisz, który miał oznaczać samogłoskę. Do tego no, pewne rozwiązania językowe. Ja znalazłem informację, że to wyrażenie wdowi grosz pojawia się właśnie po raz pierwszy w historii polskich przykładów biblijnych u Murzynowskiego i że potem właśnie stamtąd przechodzi dalej. Także bardzo dużo dla polszczyzny ta jego praca tego młodego człowieka powoduje. Dlaczego to robił? Po co to robił? Może nie pierwszą przyczyną było miłość do języka polskiego, ale bardziej myślę miłość do Biblii, do tego, żeby w sposób precyzyjny i taki przejrzysty to przesłanie biblijne przekazywać w swoim przekładzie. Także jakby dążył do pewnej precyzji i no, to kazało mu wykonywać tą taką pracę wokół tego przekładu. Co jest jeszcze ciekawe u Murzynowskiego? Oto widzimy fragment przekładu, tak już oczywiście zapisany naszym edytorem współczesnym tekstu, no ale jak popatrzymy, to rzeczywiście nie ma jakiegoś wielkiego problemu, żeby zrozumieć, tak, ten zapis, żeby się przez niego trzeba było przedzierać, to aż tak nie. Na pewno są jakieś drobne różnice, ale nie są one ogromne. Nie są one ogromne. Także faktycznie ten Murzynowski z dużym wyczuciem, myślę, że tutaj specjaliści mają rację, że z dużym wyczuciem podszedł do sprawy. Ciekawe jest, że do swojego tekstu dorzuca również komentarze, adnotacje, czyli mamy nie tylko przekład, ale mamy również taki komentarz no, różnego rodzaju. Czasami jest on teologiczny, czasami jest to komentarz językowy. Także ciekawie jest śledzić to, w jaki sposób wtedy pewne rzeczy rozumiał, w jaki sposób tekst biblijny się kształtował. Tutaj akurat taki dość kontrowersyjny komentarz dotyczący tego wyrażenia, ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję cerkiew moją, tak jak tutaj Murzynowski pisze, no ale na bardzo wiele różnych tematów się wypowiada na marginesie i w różnych notach, które
tam się pojawiają. Czasami jest to rzeczywiście taki w temperaturze sporu teologicznego wysokiej komentarz, który tam obserwujemy. No w każdym razie warto przypomnieć tą osobę, ten pierwszy polski przekład Nowego Testamentu z języka greckiego i jego młodego autora Stanisława Murzynowskiego, no i jego wkład również przy okazji dla języka polskiego. No i dzisiaj specjaliści, my mamy we Wrocławiu takiego wybitnego specjalistę od przekładów, księdza profesora Pietkiewicza, i on, zacytuję go, napisał w swojej pracy tak: należy podkreślić też, że było to w polskim edytorstwie biblijnym dzieło pionierskie, przecierające nieuczęszczane dotąd szlaki. Praca zawierała, nie, no i tutaj już dalej mamy różne obserwacje, komentarze techniczne na temat tego, jak właśnie ten tekst Murzynowskiego wyglądał. Także mieli polscy chrześcijanie, bo z Murzynowskiego korzystali na początku i protestanci, i katolicy również, bo taka była sytuacja. No i mówi się, że jego działania, czy ten przekład Murzynowskiego, mógł być takim mocnym impulsem do tego, żeby powstała w 1561 roku, czyli dwa lata przed Biblią Brzeską, którą tutaj pokazuję, żeby powstał polski przekład, tak zwana Biblia Leopolity albo Scharfenbergowska, która jest, zawiera cały Stary i Nowy Testament, jest przekładem całego Starego i Nowego Testamentu, przy czym jest oparta głównie na tekście łacińskim, chociaż jak tutaj nawet widzimy na tej okładce, którą czy tutaj nie na tej, ale jakbyśmy spojrzeli, poczytali o jakby źródłach, z których tłumacze korzystali, to gdzieś tam się czasami przewijają informacje o tym, że mogli zaglądać również do tekstu greckiego czy hebrajskiego. No, Biblia Leopolity się nie przyjęła. Tak wracając do tej broszurki, o której mówiłem na początku, gdybyśmy mieli powiedzieć o pierwszym polskim przekładzie Starego i Nowego Testamentu w całości, to byłaby to właśnie Biblia Leopolity, tak, nie Biblia Wujka, przy czym, no znowu, tak jak mówiłem, tłumaczona z łaciny. No ale nie przyjęła się już wtedy, protestanci nie chcieli z niej korzystać, między innymi ze względu na to, że nie była oparta na językach oryginalnych, zarzucano jej błędy językowe, tłumaczeniowe. No i dwa lata po wydaniu Biblii Leopolity w 1563 roku wychodzi Biblia Brzeska, która jest pierwszym polskim przekładem całej Biblii opartym na językach oryginalnych, czyli 1563 rok. Czasami nazywa się ją też Biblią Pińczowską, ponieważ prace trwały w Pińczowie, albo Biblią Radziwiłłowską, ponieważ wszystko działo się pod patronatem Radziwiłła Czarnego. No a Biblia Brzeska stąd, że przekład ukazał się w 1563 roku właśnie w Brześciu. No i bardzo ciekawy zespół pracował nad tym pierwszym polskim przekładem z języków oryginalnych. Tutaj parę nazwisk z polskich: Grzegorz Orszak, taka też ważna postać, władająca trzema językami biblijnymi, i jako taką ekipę wspierającą, można by powiedzieć, sam Calvin przysyła na Francuzów Piotra Statoriusa, Jeana Thénault, i oni stanowią taki, można powiedzieć, trzon tego zespołu translatorskiego.
Prawdopodobnie liczył on kilkanaście osób, ale nie wszystkie te osoby znamy z nazwiska. No i to, co oni zrobili, no to na tamte czasy było przełomowe, można byłoby powiedzieć. Komentatorzy mówią o tym, że przekład ten był bardzo nowoczesny. Bardzo, jak na tamte czasy, jasny, komunikatywny. Dbali ci tłumacze o polszczyznę bardzo, o to, żeby konstrukcje składniowe, na przykład hebrajskie czy greckie, nie pojawiały się w takim brzmieniu właśnie niewłaściwym, niezgodnym z duchem języka polskiego, ale szukali, starannie dobierali polskie ekwiwalenty. No więc można by powiedzieć, że taki pierwszy zespół, który pracuje nad w miarę takim dynamicznym przekładem biblijnym, który ma być dostępny dla jak najszerszego grona odbiorców. Taki cytat tutaj znalazłem o tym, że jeden z redaktorów księgi przetłumaczył, aby ukazać łatwiuchną drogę, którym sposobem chrześcijański człowiek jakiegośkolwiek stanu może za jeden rok przeczytać wszystkie te księgi, tak Starego, jak i Nowego Testamentu, żadnego sobie zamieszkania nie czyniąc potrzebam swoim. Czyli było widać, że była taka praktyka lektury Biblii w tamtym czasie. I w związku z tym też temu pierwszemu wydaniu towarzyszyła taka tablica systematyzująca lekturę tekstu, tak żeby odbiorca mógł sobie dzięki tej tablicy mógł tak podzielić tekst biblijny, żeby w ciągu całego jednego roku przeczytać cały Stary i Nowy Testament. Myślę, że w dzisiejszych czasach wielu chrześcijan nie przeczytało Starego i Nowego Testamentu w całości, czy nawet nie ma może takiego pomysłu, a myślę, że chwalebne bardzo i to też takie ułatwienie wydawcy tej Biblii Brzeskiej postanowili dołączyć do tego pierwszego przekładu. Więc mówi się, że była to całkowita nowość, przełom, coś, co było wielkim osiągnięciem edytorskim, translatorskim całego tego środowiska właśnie pinczowskiego, które wydało Biblię Brzeską. Później ta Biblia Brzeska miała różne swoje, powiedzmy, również i mniej przyjemne epizody, ale to nie będę dzisiaj, mamy tydzień modlitw o jedność chrześcijan, to nie będę może o tym mówił. Za chwileczkę powiem, jakie były jej dalsze losy, ale zanim o tym, to w 1572 rok, kilka lat później, nie sposób nie wspomnieć Biblii Szymona Budnego, czy tak zwanej Biblii Nieświeckiej. Szymon Budny, jak wiadomo, był unitarianinem, w związku z tym no, ta Biblia, ten jego przekład oczywiście budził kontrowersje doktrynalne od samego początku właśnie ze względu na kwestie teologiczne, natomiast jest bardzo ciekawy ze względu na kwestie językowe, ze względu na kwestie związane z językiem polskim, bo był właśnie kolejnym tłumaczem, który kładł wielki nacisk na to, żeby grekę, hebrajski oddawać tak, żeby to rzeczywiście brzmiało po polsku. Więc robił różne rzeczy, żeby tak było. Proponował też pewne swoje rozwiązania translatorskie. Tutaj na przykład wprowadził znowu pewne terminy do polszczyzny biblijnej, takie jak całopalenie, napletek, no używa się rzeczywiście tych pojęć do dziś. No i on starał się nie korzystać z jakichś zapożyczeń łacińskich, niemieckich, włoskich czy innych,
jak sam pisał, po to, żebyśmy swoim własnym, a przyrodzonym językiem nie gardzili. Czyli no tutaj już, tu już taki element, powiedzielibyśmy, patriotyczny rzeczywiście, jakiegoś takiego przywiązania do języka polskiego. Nawet do tego stopnia to było, że starał się używać w swoich przekładach form dialektalnych, i to z różnych dialektów polskich, bo w ten sposób chciał trafiać znowu do jak najszerszego grona odbiorców, także różnego rodzaju wielkopolskie, krakowskie, mazowieckie, podlaskie, sandomierskie, nawet ruskie formy dialektalne znajdziemy, jeżeli będziemy tą przestrzeń językową przykładu Budnego sprawdzać. Ciekawym zabiegiem, jaki zastosował po to, żeby zdynamizować też przekład, było zaadoptowanie terminów XVI-wiecznych, za pomocą których wyrażał pewne realia biblijne. No więc na przykład znajdziemy w Starym Testamencie u Budnego takie tytuły jak podskarbi, wojewoda czy podkomorzy. Tak? No, w różnych księgach tu nie będę Państwa zanudzał lokalizacjami konkretnymi, no ale miał taki pomysł po to, żeby zobrazować znowu swojemu czytelnikowi to, co się dzieje. No i to, co jeszcze znalazłem ciekawego, jeżeli chodzi o jego wkład do tej takiej polskiej translatoryki, to znalazłem informację, że jako pierwszy Budny wprowadził do Biblii Polskiej słowo rozdział. Pisał tak: o rozdziałach też czytelniku na krótce racz wiedzieć. Naprzód, i że je krakowski tłumacz kaputami, a brzescy kapitułami zową, to mi się bynajmniej nie podobało, bo kapituła są księża kanonicy. Kaput lepak jest słowo łacińskie, a tak wolałem je rozdziałami zwać, a czci by i na tym nic, choćbyśmy je z greki i z łaciniki głowami zwali. Czyli nie podobały mu się kaputy, tak, łacińskie kaputy, no i wymyślił słowo rozdział, które no, przyjęło się, dzisiaj trudno sobie wyobrazić mówienie o Biblii czy o jakimkolwiek przekładzie czy tekście literackim bez używania słowa rozdział. Także tutaj Budny, tak jak mówię, mimo kontrowersji teologicznych właśnie związanych z tą linią unitariańską, myślę, że jest ciekawym przykładem ze względu właśnie na te wszystkie zjawiska językowe związane z polszczyzną. No potem dopiero teraz docieramy do Biblii Jakuba Wójka w 1599 rok, która nie ulega wątpliwości jest przełomem, kolejnym przełomem w polskiej translatoryce biblijnej. No to właściwie osobny wykład by trzeba było temu poświęcić, a ponieważ dzisiaj się chcę skupić bardziej na tej protestanckiej stronie, więc nie będę jakoś bardzo Wójkowi poświęcał uwagi, chociaż zdecydowanie zasługuje na to. I jego wpływ tej polszczyzny biblijnej, wujkowej jest no, nie do przecenienia. Także tylko odnotowuję, że 1599 rok, więc kilkadziesiąt lat po pojawieniu się Nowego Testamentu Królewieckiego, troszeczkę też po pojawieniu się Biblii Brzeskiej, po Biblii Leopolity, po Biblii Budnego pojawia się rzeczywiście przekład Jakuba Wójka. Ciągle jest to przekład z Wulgaty, przy czym wspierał się oczywiście również tekstem i hebrajskim, i greckim. No niemniej jednak oficjalnie trzeba było tłumaczyć Biblię z Wulgaty. No i kilkadziesiąt lat później dochodzimy do 1632 roku, więc mija już troszeczkę czasu od pojawienia się Biblii Brzeskiej, no i pojawiają się pomysły na to, żeby może jakby z tą Biblią Brzeską troszeczkę popracować.
pojawiają się pewne zastrzeżenia do niektórych rozwiązań przyjętych przez pińczowskich tłumaczy, zarówno językowe, jak i teologiczne, a nawet doktrynalne. No i ksiądz Daniel Mikołajewski dostaje takie zlecenie zajęcia się, no i właśnie czym? Niektórzy badacze uważają, że Mikołajewski ma zająć się rewizją Biblii Brzeskiej, czyli siąść nad Biblią Brzeską i w cudzysłowie taki lifting zrobić, poprawić ją. A niektórzy uważają, że no nie do końca jest to jednak, być może nawet jeżeli on miał poprawiać Biblię Brzeską, to wyszedł poza swoje kompetencje czy poza to zadanie, które otrzymał. No i że jest to jednak jego przekład. No na pewno mocno w niektórych miejscach ingeruje Mikołajewski w tekst Biblii Brzeskiej. Charakteryzuje się ta jego praca, czy ten przekład, który powstaje taką literalnością. Także tutaj zupełnie inaczej niż tłumacze Biblii Brzeskiej, którzy starają się o to, żeby polszczyzna była piękna, żeby ten przekład docierał do odbiorcy, to Mikołajewski dba o taką dokładność w oddawaniu słów oryginału, mimo że synody zalecają mu, żeby jednak do tej Biblii Brzeskiej się odnosił, to on od tego tekstu odchodzi. Także Biblia Gdańska rzeczywiście do dzisiaj jest uważana za taki tekst, który charakteryzuje się dosłownością. No tutaj taki drobny przykład pokażę tego na tekście biblijnym. Mamy Ewangelię Marka, 2 rozdział, 19 rozdział. Tutaj wytłuszczone mamy greckie słowa oichioi tu nymphonos. I widzimy przekład Biblii Gdańskiej, który stara się jak najbardziej dosłownie oddać to greckie wyrażenie. Synowie łożnicy małżeńskiej, prawda, się tutaj pojawiają. Pod spodem jest Biblia Brzeska, która oddawała to synowie oblubieńcowi, prawda, czyli no, bardziej czytelny rzeczywiście dla odbiorcy ten przekład, natomiast tłumacz Biblii Gdańskiej stara się bardzo dosłownie jeden do jednego trzymać tekstu greckiego. No, dopiero współczesne przekłady, Biblia Warszawska, Biblia Tysiąclecia pod spodem nam wyjaśniają już w sposób zupełnie taki dynamiczny, o co tutaj chodzi. No ale rzeczywiście w Biblii Gdańskiej w wielu miejscach znajdziemy takie rozwiązania bardzo dosłowne, więc nie wiem, konstrukcje semickie, hebrajskie czy greckie, tak jak tutaj, no tutaj właściwie jest grecki tekst, natomiast jakby pod spodem jest idiom semicki, który jest tylko przełożony na grekę, ale bardzo często Biblia Gdańska jest taka literalna i oddaje jeden do jednego słowo w słowo to, co się tam dzieje, chociaż z drugiej strony nie zawsze, żeby chciałem pokazać, że nie zawsze tak się dzieje. Tutaj jest inny slajd, który pokazuje takie miejsce w liście do Kolosan 3:11 i tutaj wytłuszczam dwa greckie słowa barbaros i skythes. I mamy przykład Biblii Gdańskiej, który brzmi tak, gdzie nie masz Greka i Żyda, obrzeski, nieobrzeski, cudzoziemca i Tatarzyna. Tatarzyn się tutaj nam pojawia jako scyta, czyli no widać, że albo tutaj Mikołajewski nie miał pomysłu, jak to zrobić, albo po prostu skopiował troszeczkę z Biblii Brzeskiej. Ten Biblia Brzeska wprowadziła Tatarzyna. Barbaros, Biblia Brzeska przełożyła jako człowiek prosty, Biblia Gdańska jako cudzoziemiec, no ale ten Tatarzyn się pojawia, który no do scyty w sensie takim dosłownym tego słowa ma się nijak, natomiast jest pewnie próbą oddania jakiejś takiej rzeczywistości, nie wiem, postrzegania Tatarzyna, kogoś, kto jest jak scyta, kto jest groźny, jeździ na koniu, może podbić i charakteryzuje się pewną taką, nie wiem, pewnym okrucieństwem, surowością obyczajów, więc mamy w Biblii Gdańskiej
na przykład właśnie takiego działania, którym charakteryzuje się ktoś, kto uprawia taką translatorykę dynamiczną, tak, że nie trzyma się bardzo mocno tekstu, natomiast próbuje oddać ideę, próbuje oddać sens tego miejsca, no i tak to Tatarzyn trafia do polskich przekładów biblijnych, listu do Kolosan 3:11. W Biblii Tysiąclecia już współcześnie widzimy barbarzyńcę i scytę, tak jak to brzmi rzeczywiście po grecku. No i ta Biblia Gdańska z czasem staje się takim podstawowym tekstem dla odbiorcy protestanckiego, chociaż wcale nie było to takie oczywiste u samych początków, ponieważ były duże opory wśród protestantów, którzy nie chcieli wcale tak chętnie przyjmować tej pracy Mikołajewskiego. Po pierwsze, byli przyzwyczajeni do tradycji, do Biblii Brzeskiej, która była czymś ważnym, czymś istotnym w ich świadomości. Poza tym te pierwsze wydanie, ono charakteryzowało się taką może niestarannością, która spowodowała pojawienie się pewnych błędów drukarskich, różnego rodzaju pomyłki, i taką jedną z pomyłek, która gdzieś tam pojawiała się w tych dyskusjach na temat tego, czy to jest dobry przekład, czy to nie jest dobry przekład, czy my możemy w ogóle go przyjąć, czy nie, była pomyłka związana z Ewangelią Mateusza 4:1 i tam wskutek po prostu przystawki czcionki Jezus jest kuszony do diabła zamiast od diabła. No i jakby tego typu błędy doprowadzały do takich mocnych napięć doktrynalnych, które powodowały, że tą Biblię Gdańską gdzieś tam niektórzy odsuwali na bok i wcale nie chcieli jej czytać. Także tutaj głównie te dwa powody decydowały o tym, że początki Biblia Gdańska miała trudne. No ale z czasem rzeczywiście została powszechnie zaakceptowana. No i właściwie podobnie jak w środowiskach katolickich przekład Wujka został tak na dobrą sprawę gdzieś tam zmieniony, czy jego miejsce zajmuje Biblia Tysiąclecia, prawda, dopiero w XX wieku. Tak samo miejsce Biblii Gdańskiej, już o brzeskiej się mniej pamięta, myślę, że nawet dzisiaj się mniej nie pamięta, no to dopiero zajmuje właśnie ta Brytyjka, o której już dzisiaj mówiłem, czyli Biblia Warszawska, która pojawia się w 1975 roku. No więc taka jest krótka, powiedzmy, historia, krótkie przypomnienie tego, jak to w XVI, na początku XVII wieku było. Mam nadzieję, że to będzie przydatne. To, co chciałem pokazać, to no właśnie, że protestantyzm miał wpływ na pewnego rodzaju impet, jeżeli chodzi o działania w stronę przekładania tekstu biblijnego na język polski i na pewno te przekłady katolickie w jakiejś reakcji do tych działań protestanckich się odbywały, co myślę, że akurat bardzo, bardzo dobra rzecz. Że kwestie związane z rozwojem polszczyzny, z pewnymi tutaj kwestiami związanymi i ze stylem, z fonetyką, z ortografią, no również od strony protestanckiej były podejmowane i protestantyzm ma tutaj no, duży wpływ również na ten kształt stylistyki biblijnej. Potem oczywiście Wujek, tu nie da się zaprzeczyć. No i warto podkreślić tą taką pionierską działalność tych tłumaczy, którzy zmagają się z różnego rodzaju problemami związanymi choćby z oddawaniem właśnie hebrajskich, greckich słów na język polski. Także myślę, że warto o tym wszystkim pamiętać. No i gdzieś może warto wracać
może badać właśnie te stare przykłady po to, żeby zobaczyć, jak to kiedyś było i czego się możemy nauczyć od tych pokoleń chrześcijan, które tam gdzieś przed nami kilka wieków funkcjonowały. Także z mojej strony tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy również. Sławku, ja mam takie pytanie, zanim tutaj Państwa dopuszczą do głosu. Czy na swoich zajęciach korzystacie z różnych przekładów Biblii na język polski? Oczywiście staramy się korzystać z różnych przekładów, również tych, o których dzisiaj mówiłem. Także ja osobiście bardzo lubię zaglądać do Biblii Brzeskiej na przykład, właśnie ze względu na ciekawe rozwiązania czasami, chociażby nawet po to, żeby pokazać, że tłumacze w XVI wieku pracowali na troszeczkę innym tekście biblijnym niż my dzisiaj pracujemy i tutaj też widać pewne różnice, także jak najbardziej, a polskich przekładów nam nie brakuje, więc jest z czego korzystać. No i teraz takie drugie pytanie jeszcze, czy taka osoba, która nie ma za wiele wspólnego z teologią, czy z jakimiś takimi badaniami biblijnymi i tak dalej, biblistycznymi, czy jej się przyda więcej niż jeden przekład Biblii? Oczywiście, to ja zawsze zalecam, powtarzam to, żeby przynajmniej z trzech przykładów biblijnych korzystać, kiedy ktoś chce faktycznie głębiej troszeczkę wgryźć się w tekst biblijny, żeby sobie znaleźć taki przekład typu Biblia Gdańska, który jest przekładem właśnie zmierzającym w stronę dosłowności, żeby znaleźć sobie jakiś przekład bardziej dynamiczny, któryś ze współczesnych i coś jeszcze po środku. No i wtedy często z takiego porównania miejsca, które analizujemy, no wynika to, że dostrzegamy pewne różnice, bo tłumacz zrozumiał coś inaczej, bo tłumacz oddaje troszeczkę inaczej pewne miejsce, bo czasem tekst różni się dość mocno pomiędzy tymi przekładami i jest to, myślę, że taki pierwszy krok do tego, żeby wchodzić troszeczkę głębiej w tekst. No oczywiście zalecałbym korzystanie z tekstu oryginalnego, tak, czy hebrajskiego, czy greckiego, ale wiadomo, że nie każdy ma czas na to, żeby się poświęcać studiom tych języków, więc takim substytutem tego typu właśnie głębszego zajrzenia w tekst jest porównywanie przekładów. Bardzo kształcąca i ciekawa aktywność, myślę. Ja również bardzo zachęcam do korzystania z języków oryginalnych. Można się zresztą ich nauczyć właśnie w WST. U doktora Torbusa akurat języka greckiego, przynajmniej w takim zakresie, żeby można było mniej więcej wiedzieć, co się czyta, z udziałem oczywiście słownika, kiedy wchodzi się w grecki tekst biblijny. Jest to bardzo ciekawa przygoda poza wszystkim, także bardzo zachęcam. Ale mamy kilka pytań też od naszych słuchaczy. Jeżeli Państwo tutaj będący na Zoomie macie ochotę zadać pytanie, to też serdecznie zapraszam. Można to zrobić albo na czacie, albo po prostu włączyć mikrofon i zadać pytanie. Ja w międzyczasie przeczytam te pytania, które do nas dotarły z Facebooka. Jakich przekładów Pisma Świętego używają poszczególne kościoły w Polsce? Czy wiadomo Panu, czy któreś z kościołów nadal stosują te stare tłumaczenia? Tak, no ja bardzo często, jeżeli mówimy o środowiskach protestanckich czy ewangelikalnych, to bardzo często spotykam osoby, które korzystają właśnie z Biblii Gdańskiej ciągle i jest ona otaczana przez wiele osób ciągle wielkim szacunkiem i korzysta się z nich. Tak jak powiedziałem, rzadziej spotykam kogoś, kto do Biblii Brzeskiej
zagląda. No, natomiast nie ma, myślę, przynajmniej w kościołach tych protestanckich, ewangelikalnych, jakiegoś takiego oficjalnego przykładu, tak, który byłby zalecany. Tutaj pewnie inna sytuacja w kościele rzymskokatolickim panuje, ale mamy tam też różne przykłady, z których się korzysta. Natomiast, no mówię, z tych starych to najbardziej Biblia Gdańska mi się kojarzy. Zresztą nawet wydawane są jej takie wznowienia, współcześniona Biblia Gdańska, czy nowa Biblia Gdańska, co też pokazuje takie duże zainteresowanie właśnie tym tekstem. Pewnie po części wiąże się to też z taką dyskusją o czymś, co się nazywa textus receptus i tym, czy właśnie powinniśmy korzystać z przekładów opartych na tak zwanym textus receptus, czyli takiej wersji tekstu greckiego, która bazuje no, w dużej mierze na tym wydaniu Erasma z Rotterdamu, o którym mówiłem, które dało jakieś takie podwaliny do tych wszystkich wydań krytycznych greckiego tekstu Nowego Testamentu właściwie do XIX wieku. Więc czy powinniśmy się opierać na tym, czy powinniśmy opierać się na współczesnych edycjach, które bazują na innych zestawach manuskryptów. Więc pewnie tutaj też jest jakaś dyskusja i z tym może być związane to, że niektórzy sięgają właśnie do tych starszych przekładów opartych na textus receptus, a inni wolą współczesne. Jeżeli chodzi o Biblię Brzeską, być może to wynika z tego, że Biblia Brzeska przez długi czas nie była wydawana. Biblii Gdańskiej tych wydań różnego typu było bardzo dużo. Biblia Brzeska jest dostępna od stosunkowo niedawna. Był taki nawet projekt właśnie odtwarzania i wydawania tekstu Biblii Brzeskiej. Natomiast w tej chwili jest dostępna zarówno w druku, jak i w formie elektronicznej. Więc no, osobom, które nie do końca ufają nowym przykładom, można polecić Biblię Brzeską również jako taką alternatywę dla gdańskiej, właśnie od innej strony podchodzącą. Zresztą ta praca, która została wykonana przy jej właśnie odtworzeniu i wydaniu, no to jest praca tytaniczna i tutaj wielki ukłon w stronę osób, które się na to zdecydowały. Z tą dostępnością Biblii Brzeskiej, to tak jak czytałem te opracowania dotyczące Biblii Gdańskiej, to podobno problem był już na początku XVII wieku i też między innymi była to jedna z przyczyn ponoć, które spowodowały to, że podjęto pracę nad kolejnym przekładem. No tak. Jak czegoś nie ma, to trzeba albo odnaleźć, albo stworzyć albo coś zrobić nowego. Coś nowego, tak. Kolejne pytanie. Mówił Pan, że pierwsi tłumacze mieli do dyspozycji o wiele mniej oryginalnych manuskryptów. Jak wpłynęło to na dokładność tłumaczenia? Czy są jakieś istotne merytoryczne zmiany? Czy może Pan podać przykłady różnic? To właśnie to, co mówiłem o tekstu z receptu i całej tej dyskusji, to się między innymi wiąże z tą kwestią. No ale no, tak jak powiedziałem, Erasm z Rotterdamu korzystał z 7 manuskryptów i to, tak jak też o tym mówiłem, nie miał pełnego tekstu greckiego, tak, bo one nie obejmowały całości tekstu, w związku z tym fragmenty tłumaczył z Wulgaty łacińskiej, także to pierwsze jego wydanie, no to po części jest taka greka Erasma z Rotterdamu, tak, który próbuje te luki pokryć swoim przekładem. No i z tym na przykład wiąże się też taka kwestia, to w objawieniu Jana, teraz nie potrafię dokładnie zlokalizować takiego miejsca, w którym Erasm idzie za Wulgatą, która daje błędny wariant tekstowy, on go tłumaczy i ten wariant błędny przechodzi później do tego, co nazywamy textus receptus, no i tak on w textus receptus funkcjonuje, podczas gdy my go później eliminujemy już w tej pracy dalszej nad tak zwaną naukową edycją tekstu, no bo
Oczywiście, że to ta ilość manuskryptów ma ogromne znaczenie dla pewnych rozwiązań tekstowych. Oczywiście to nie jest tak, że mamy jakieś gigantyczne różnice, tak, między tekstem greckim, którym Erasmus z Rotterdamu się posługuje, a tekstem, którym my się dzisiaj posługujemy. Niemniej jednak te różnice są. Tyle, że my mamy dzisiaj, jeżeli chodzi o same greckie manuskrypty, jeśli mówimy o Nowym Testamencie, Stary Testament to no, też osobna sprawa, powiedzmy, ale mamy ponad 5 tysięcy manuskryptów dzisiaj, tak? On miał 7, my mamy ponad 5 tysięcy, nie mówiąc o różnego rodzaju przykładach starożytnych, o cytatach, lekcjonarzach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten materiał analityczny, który my dzisiaj mamy do dyspozycji, przekracza w sposób niewyobrażalny to, z czym miał do czynienia Erasm, jeżeli chodzi o tekst grecki Nowego Testamentu. Także no, te różnice to jest bardzo ciekawa sprawa. To myślę, że można byłoby osobny znowu jakiś wykład kiedyś poświęcić właśnie tej kwestii. Także bardzo trafne pytanie, które gdzieś tam uderza w istotę też pewnego takiego sporu teologicznego o to, z jakiego tekstu powinno się korzystać i w jaki sposób my odtwarzamy ten tekst biblijny dzisiaj. Tak, to są w ogóle bardzo ciekawe sprawy, ale dobrze, że nas uspokoiłeś, że tutaj żadne jakieś główne doktryny nie padły przez zmiany w odczytywaniu manuskryptów. W każdym razie, no rzeczywiście jest to temat na jakieś kolejne nasze spotkanie i tak myślę, że do tego tekstu z receptus w końcu będziemy musieli dojść, bo krążymy wokół niego już któryś raz z kolei. Były takie pytania na poprzednim twoim wykładzie, też dotyczącym przykładów, ale wydaje mi się, że to może być ciekawy jako samodzielny temat. Mamy jeszcze jedno pytanie. Twórcy pierwszych tłumaczeń mieli ambicje szerokiego rozpowszechniania Słowa Bożego. Czy szło za tym stosowanie języka zrozumiałego dla innych klas niż szlachta czy arystokracja? No właśnie, myślę, że widać to u Budnego, tak, te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, że on próbuje nawet dialektalne formy gdzieś tam stosować w tym swoim przekładzie, ale też Biblia Brzeska gdzieś próbuje tą polszczyznę taką przystępną tworzyć. Myślę, że pytanie to też jest ciekawe pytanie, które prowadzi też do takiej kwestii związanej z tym, w jaki sposób ten tekst biblijny w tym, powiedzmy, XVI czy XVII wieku dociera do tych szerszych mas, tak? Czyli czy oni czytają? Widzimy z tego, co mówią w Biblii Brzeskiej, że są te tabele, które mają rzeczywiście pomagać w tym, żeby sobie regularnie czytać i przez cały rok przeczytać cały tekst biblijny. No ale pytanie jest, czy to jest rzeczywiście kierowane do elity, czy również do tych warstw niższych, czyli to jest pytanie o kwestię piśmienności w tamtych czasach. Ja szczerze mówiąc nie wiem, nie widziałem, nie zapoznawałem się z jakimiś opracowaniami na ten temat. Także tutaj myślę, gdyby to podrążyć, to można byłoby chyba spróbować coś więcej powiedzieć, no bo gdyby szukać analogii w rzeczach, na których bardziej się znam, czyli na starożytności, no to my wiemy, że szacunki dotyczące piśmienności, powiedzmy na poziomie 5, może 10% populacji, tak, starożytnej, oczywiście z wszelkiego rodzaju innymi uwarunkowaniami, typu zależy gdzie, kto i w jakim stopniu, prawda, umiał czytać, no to wiemy, że w starożytności tworzenie tekstu literackiego jest obliczone na to, że ten tekst dotrze do czytelnika poprzez ucho, tak? Poprzez słuchanie. Ktoś go przeczyta tej drugiej osobie i to może mieć wpływ na język, na kompozycję, sposób tworzenia, strukturowanie tego tekstu.
No i pewnie pytanie jest właśnie takie, z jaką sytuację mieli tłumacze XVI-wieczni, tak? Czy ten tekst miał być przede wszystkim odczytywany głośno, czy ile osób mogło sobie pozwolić na to, żeby, nie wiem, nabyć taką książkę, żeby było w stanie ją przeczytać, i pewnie to mogło mieć jakiś wpływ na to, w jaki sposób podchodzili do kwestii doboru języka, wyrażeń i właśnie całej tej takiej otoczki, która miałaby pozwolić do tego, na to, żeby do jak największej grupy osób trafić. No tak, bo w gruncie rzeczy tak, jak sobie myślę o tym czasie, w którym powstawały te pierwsze tłumaczenia, prawda, XVI-XVII wiek, no to mamy do wyboru prawdopodobnie najczęściej albo odczytywanie w kościołach, w zborach, czy właśnie w kościołach, być może nawet niekoniecznie podczas nabożeństw, ale na jakichś takich spotkaniach, bo one się już wtedy w takiej czy innej formie odbywały. Albo właśnie chociażby odczytywanie w domu, rozumianym nie tak na zasadzie tylko mama, tata i dziecko, prawda? Przecież to wtedy też rodziny zupełnie inaczej wyglądały i to w zasadzie na każdym poziomie tak naprawdę, bo i w domach szlacheckich i mieszczańskich i chłopskich te rodziny były dużo bardziej rozbudowane, więc wtedy ktoś, kto umiał czytać, po prostu odczytywał tym, którzy jeszcze nie umieli albo w ogóle nie umieli czytać. Tak mi się kojarzy, że są takie opisy właśnie wspólnego odczytywania fragmentów Biblii właśnie takiego rodzinnego, codziennie na przykład wieczorem. Oczywiście no, przeplatane modlitwą czy innymi rzeczami takimi jak śpiewy. To przecież jest też okres powstawania chociażby pierwszych kantyczek, czyli takich ksiąg służących właśnie do nabożeństw domowych tak naprawdę. Więc być może tak w ten sposób funkcjonowały też teksty biblijne. No, ale no to trudno powiedzieć. I mogło to mieć wpływ też na kształt tak, tych przekładów, no właśnie na dobór języka. Okay. Także fajne pytanie też. Wydaje mi się, że to są jak na razie wszystkie pytania. Nie pozostaje mi nic innego, oprócz oczywiście serdecznego podziękowania Tobie i Państwu, zaproszenie na przyszły tydzień. Również będziemy w klimatach ekumenicznych. Mamy taką tradycję tutaj we Wrocławiu, że ten tydzień modlitw o jedność chrześcijan na ogół u nas się zaczyna nieco później niż wreszcie Polski i bardzo często właśnie jest to tak, że to jest następny tydzień. Dlatego postanowiliśmy również w przyszłym tygodniu, przyszłotygodniowe spotkanie poświęcić na takie kwestie ekumeniczne i będziemy rozmawiać na następujący temat. Ekumenizm po polsku. Blaski, cienie, mroki. Naszymi gośćmi będzie Dariusz Bruncz, redaktor naczelny portalu ekumenizm.pl oraz Tomasz Terlikowski, filozof, publicysta, pisarz. Będziemy rozmawiać na temat ekumenizmu i to ekumenizmu w Polsce. Jak wygląda w teorii, jak wygląda w dokumentach, jak wygląda w praktyce, czy rzeczywiście jest taką wartością, za jaką go się powszechnie uważa, czy w ogóle ekumenizm istnieje w świadomości polskich chrześcijan. Porozmawiamy sobie też troszeczkę o ruchach antyekumenicznych i o tym, czy internet pomaga, czy szkodzi współpracy i współistnieniu różnych kościołów. Także bardzo serdecznie zapraszam, również do zadawania pytań i do dyskusji. A jeżeli chodzi o dzisiaj, to Sławku, bardzo serdecznie Ci dziękuję. To był naprawdę bardzo ciekawy wykład i
Wydaje mi się, że wzbudza trochę niedosytu. Tak jak na początku powiedziałeś, no, ta godzina to jest trochę za krótko, żeby o tym wszystkim porozmawiać, więc myślę, że się jeszcze w tych klimatach tutaj spotkamy. Dziękuję również Państwu za ciekawe pytania, które w znakomity sposób uzupełniły Twoją, Sławku, wypowiedź. Dziękuję Tobie za odpowiedzi na te pytania i zapraszam za tydzień. Do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia.